Dobrze. I teraz ja pogram. No, trochę za bardzo się wystawia na te takie floating aeriale. Ale tutaj to przeuniknął. W ostatniej chwili. Już myślałem, że mnie panicznie tym jakimś smaczem czy czym. Dobra, mam mały szyb, czy się cofać. O, tutaj ma nie. Próbuję jakoś go wycizować. I wanna grab. A, będę musiał go złapać fajerem. Ja wiedziałem, że on będzie tam spadać. Wykorzystałem to. O, chyba już nie miał skoku. I po prostu w taki sposób turnipami go zabiję. No, jestem miał trochę pecha. Teraz później się z tym down smashem, a on tam mógł najbardziej trafić. Teraz znowu. Próbuję trzymać ciągle stage control. Nawet, że jak cofnęliśmy się na środek, nadal trzymałem go po tej samej stronie i z gotowym jakimś aerialem. Ale teraz on już przejął stage control. Szczególnie przeciwko Daisy czy Peach, to jest ważne. O, healnął się zjadając turnipa. Jeśli się mogłem to teoretycznie paniczować. Ale nie spodziewając się, to było praktycznie niemożliwe. No i mimo, że tam mnie już dragnonował ze Spike'em, to jednak nie udało mi się. To jest set best of five, jak coś. Jeden dla Kirka. Gandor. Dzięki mi z jakiegoś powodu. A to jest pogłośniki moje. To nie powinno wszystko być. A tutaj właśnie Gimp z turnipem.
Trzeba strasznie uważać, kiedy się używa double jumpa. To jest jednak jest wielka wada Ganondorfa. Trzeba cofnąć na palisze. Nie, za wolno. To było... O, tu już się trochę bałem, bo ten upsmash jakby dobrze stajmował, mógłby pokonać mojego Fera. Ale ten trzeba dobrze antyiruje, więc... O, to już... Chyba już by nie doleciał, ale... Na pewno się nie jednałem. Dobry DI, ale to mu już nic nie pomogło. Niestety ten matchup jest... Trochę nieprzyjemny dla Ganona, ale tutaj... Dało mu się. Dźwięk mi całkowicie zniknął z głośników, nie wiem o co chodzi, ale... Jimmy chyba powinno jeszcze być. Dobrze blokuje moje ciosy. O, teraz wyczułem dźwięk. Jest trochę za głośno. Znowu to. Ktoś musi nie stykać. O, ładny dumping. Próbowałem robić get up attack, ale wyprzedził. Pyknąłem skokiem i trafiłem Fairem. To jest 2-0. Zobaczmy, czy... Okej. Chodźmy do Kirka. Znaczy, Kirkiego. Ja zostaję przy Daisy. Za zero nie mam za bardzo powodu zmieniać. Oba z tym matchupów wygrywam miarę solidnie. W teorii. W praktyce... Poruszcie bywa. Póki co... Mam przewagę. Może nie w tym meczu akurat w tym momencie. O, jest D. Myślałem, że miałem double jumpa. Dobrze pani szuje mi... Jak się nazywa? A, tutaj trochę za bardzo ryzykownie chciał. Zajmie się w kamień.
O, sparował mi, ale nie trafił. Jak go crossupnę z pakierem. Jego pakier misnął. Mój trafił. O, bardzo ładnie. Jestem nie Erdodża. Teraz przechodzę tych soków. Znaczy jednego z tego. O, da się łatwo paniczność. Znaczy być od dobrej strony. Nie ten smash. Znowu skokuj. czy jeden dla Otisa? Battlefield in the... Lefty. No, ciekawie zagrał chyba. Może teraz... Dobra, to wleciałem w to trochę. O, ładny ups masz. Widział, że chciałem skoczyć. A, ale tutaj się tego nie spodziewał, że od razu porzucie double jump na od razu z airem. Chciałem troszkę wyżej flotać. Mam jeszcze double jump, więc wrócę. Użyję air mobility glitch, znaczy daisy, żeby przejść za niego. O! Wywołujesz answer. Wprawdzie mogę większy panisz zrobić, ale... Grabie jest po prostu pewny i łatwy. Aaaa, właśnie. Teraz próbowałem. Nairem. O tej. Udało mi się skombować. Ja mam stok przewagi.
Dobry Dante. A, to jest na misji. Chciałem zrobić up smash przez górę A i B. Chciałem go trafić F smashem patelni, bo jest silniejszy. Już by mógł zabić. To był dziwny knockback. Trochę za dużo tych F-smash, wcale nie trafił. A, ten Dejer nie kupuje F-smash tak łatwo.